dobre popołudnie, jak mówią w niektórych krajach. W wyniku drobnych zmian w planie, pewnie już wszyscy wiedzą, większość wie, mój jutrzejszy wykład z godziny 10 został przeniesiony na dzisiaj, a wykład Stanisława Kwiatkowskiego o fundamentach wzrostu gospodarczego odbędzie się jutro o 10 zamiast tego. Zamiana nawet dosyć sensowna, dlatego że to, co w tej chwili powiem, będzie trochę do wyjaśnienia przez to, co będzie opowiadane właśnie w tym wykładzie jutrzejszym o godzinie 10. Więc porozmawiajmy o firmie, gospodarczej ewolucji, która się wiąże z firmami, a więc wykonajmy krok następny po zidentyfikowaniu przedsiębiorczości jako zjawiska w świecie niepewnym. Bo firma jest tak naprawdę pewnym ucieleśnieniem przedsiębiorczości, które pozwala sobie radzić z niepewnością świata. Zanim jednak o samej firmie i austriackim podejściu do firmy sobie porozmawiamy, to wspomnijmy neoklasyczną teorię firmy, czy neoklasyczne podejście. Neoklasyczne, czyli generalnie te, które jest w podręcznikach, z których nauczamy się mikroekonomii. Zazwyczaj w literaturze pojawia się takie słowo, hasło, które dobrze oddaje pewne problemy z teorią firmy i przedsiębiorczości w neoklasycyzmie. Mówi się o tym, że firma jest czarną skrzynką, czarnym pudełkiem, że w sumie nie wiadomo, co tam w środku jest, że czarne skrzynki mają to do siebie, że w końcu wiemy, co tam jest. Podobnie z teorią firmy. Nazywamy to sobie czarną skrzynką w ujęciu neoklasycznym. Do czarnej skrzynki wchodzi input i jakieś czynniki produkcji, które są wykorzystywane w tej firmie w sposób optymalny bądź nie. Na zewnątrz wychodzi output. Co dokładnie się dzieje tutaj, w sumie nie jest wyjaśnione. Skupiamy się na tym, co wchodzi, jakie czynniki produkcji i co wychodzi w postaci output, no, jakiejś funkcji produkcji. Można powiedzieć, że więcej się poświęca uwagi właśnie matematyzacji procesu przetwarzania funkcji produkcji w produkt finalny, niż wyjaśnienia, gdzie tutaj jest to przedsiębiorcze, twórcze działanie, które sprawia, że z czynników, które są w sumie tak jakby mniej warte, wytwarza się coś, co jest dużo więcej warte na rynku. Dobrą demonstracją tego jest taki schematik z każdego podręcznika mikroekonomii opartego na teorii neoklasycznej, przedstawiający zasadę maksymalizacji w oparciu o marginalne przychody i marginalne koszty. Generalnie, jeśli mówimy notabene o marginalizmie, to można powiedzieć, że szkoła austriacka jest w sumie mniej marginalna niż neoklasycyzm. Neoklasyczne podejście to ma takie obsesje, żeby wszędzie tych marginesów szukać, na przykład. Informacje się pozyskuje, patrząc na to, jakie są marginalne koszty pozyskania informacji i marginalne korzyści pozyskania informacji. Wszelkie decyzje się wykonuje, porównując marginalne kroczki. Z jednej strony plusy, z drugiej strony minusy. Tak samo mamy przy zasadzie maksymalizacji zysku przez firmę. Mówi się, że firma maksymalizuje zyski. To jest w ogóle określenie, że celem firmy jest maksymalizacja zysków. To jest takie dosyć matematyczne określenie, które się pojawia w neoklasycyzmie. Demonstrowane tym oto wykresem. Co to jest koszt krańcowy? Koszt krańcowy to jest koszt, który się wiąże z wyprodukowaniem kolejnej jednostki. Z kolei przychód krańcowy to jest to, co otrzymujemy sprzedając kolejną jednostkę. Dlaczego te kształty są takie, a nie inne? Bo to musimy sobie wyjaśnić i jest to w zasadzie kluczowe. Koszty krańcowe są przedstawiane na tym schemacie w taki sposób, że firma musi się w pewnym momencie zatrzymywać, bo o ile na początku osiąga efekty skali, bo zaczyna produkować więcej i wyprodukowanie kolejnej jednostki jest coraz tańsze, o tyle w pewnym momencie wpada na taką sytuację, że wyprodukowanie kolejnych jednostek staje się coraz droższe i ten koszt krańcowy zaczyna się zwiększać. Natomiast krzywa przychodu krańcowego, MR, marginal revenue, tak w ogóle to jest marginal cost, to jest marginal revenue, tu jest produkcja. Za chwilę jeszcze opiszę dynamikę tych wykresów. Natomiast koszt, przychód krańcowy, marginal revenue, on zaczyna spadać, dlatego że krzywa popytu spada. To znaczy, jeśli chcemy sprzedawać kolejne jednostki, coraz więcej i więcej jednostek, to musimy obniżyć cenę. Więc jak obniżamy cenę, to jak gdyby kolejny kupujący zachęcony niższą ceną przynosi mniej niż kupujący wcześniejszy zachęcony niższą cenę. Spotkanie się tych dwóch krzywych daje poziom optymalny, poziom maksymalizacji zysku lub, jak powiedziałby też neoklasyk, minimalizacji straty, bo ten punkt jeszcze, maksymalizacja zysku nie oznacza, że zysk jest dodatni, bo
bo może my się zyskujemy. Jak to działa? No, na przykład tu produkujemy, na tym poziomie mamy output, to koszt krańcowy produkcji tego produktu wynosi tyle, a przychód krańcowy z jego tytułu tyle, więc jest pozytywna różnica. Opłaca się zwiększyć produkcję jeszcze trochę, bo koszt krańcowy będzie jeszcze niższy, a przychód krańcowy dalej będzie zauważalnie większy, więc zwiększamy sobie tą produkcję, potem zwiększamy ją jeszcze bardziej, no bo cały czas jest, dopóki jesteśmy w tej sytuacji, że jest różnica, przychód krańcowy przewyższa koszt krańcowy, dopóty opłaca nam się ekspandować i firma sobie zmierza do tego punktu, gdzie osiąga maksymalizację zysku. Za tą wielkością sytuacja się odwraca. Produkcja każdej kolejnej jednostki powoduje, że ona wiąże się z kosztem krańcowym wyraźnie większym niż przychód krańcowy osiągany z tytułu sprzedaży kolejnej jednostki, no bo tą cenę trzeba obniżać, żeby kolejnych klientów zachęcać, a jednocześnie produkcja każdej kolejnej jednostki staje się coraz droższa, bo w jakiś sposób odwraca się ekonomia skali. Tak to jest przedstawione w podręcznikach z mikroekonomii, to jest podstawowa ta zasada MC zrównane z MR-em, dające maksymalne zyski. To jest zarówno wykorzystywane w konkurencji doskonałej, jak i konkurencji monopolistycznej, jak i w strukturze monopolowej, monopolu i także monopolu naturalnego, który tam trochę inaczej jest przedstawiany niż czysty monopol. Ale ta zasada o tym, że MC ma się zrównywać z MR-em, to jest taki w sumie podstawowy kompas, mówiąc o tym tak, firma ma maksymalizować zyski. Ot neoklasyczna teoria firmy w pigułce. Jakie są problemy z tym podejściem? Co tutaj jest nie do końca sensownie ujęte? To sobie jeszcze raz narysujmy ten wykres. Po pierwsze, krzywa kosztu krańcowego cały czas spada. To jest, bo teraz będę mówić w sumie o dwóch takich osiągnięciach literatury dotyczącej przedsiębiorczości i firmy. Z jednej strony pojawiające się w literaturze postkeynesistowskiej, a z drugiej w literaturze austriackiej. Teraz mówię o literaturze postkeynesistowskiej, mianowicie wiele różnych badań i to nie tylko takich badań ankietowych, ale też badań autentycznie sprawdzających, jak decyzje są podejmowane w firmach po II wojnie światowej, wskazuje na to, że firmy stają przed faktem spadających kosztów krańcowych i zatrzymują się w swoich decyzjach o zwiększaniu produkcji, zanim te koszty krańcowe zaczną rosnąć. Więc to wskazywałoby na to, że ich motywem ich hamującym wcale nie jest to, że rośnie ten koszt krańcowy i potem się sprzetnie z przychodem krańcowym, tylko ten motyw jest jakiś inny. Odpowiadając na pytanie, czy mogliby łatwo zwiększyć na przykład produkcję więcej, inwestując w jej zwiększenie, odpowiadają tak, bo koszt krańcowy jest cały czas niski i on w zasadzie jeszcze bardziej by spadał, czyli wcale nie jesteśmy w sytuacji odwracającej się ekonomii skali. Więc to jest raz. Druga sprawa, gdy sobie przedstawiamy schemat maksymalizacyjny w ujęciu neoklasycznym, mówimy przychód krańcowy, to dobrze jest narysować sobie ten obrazek, ale jak zwracają uwagę Austriacy, proces podejmowania decyzji jest rozciągnięty w czasie i on jest również rozciągnięty w czasie, gdy mówimy o produkowaniu określonych kategorii dóbr. Co to oznacza? To oznacza, że ta krzywa istnieje w zupełnie innym momencie niż ta krzywa. To nie jest ta sama sytuacja, one nie współwystępują, te krzywe, dlatego że MC, koszt krańcowy, to jest jakaś struktura bieżących ofert cenowych, przed którymi przedsiębiorca staje. Przedsiębiorca może popatrzeć, aha, jak zwiększę swoją produkcję albo jak złożę jakieś zamówienia, to tu mam cennik, takie jest moje menu. Ale jaki będzie przychód krańcowy z produktu, który ja wytworzę po jakimś czasie, po na przykład paru tygodniach najszybciej, powiedzmy tak, no czasami może być bardzo szybko, ale generalnie paru tygodniach, paru miesiącach, a nawet paru latach, to jaki przychód krańcowy, jaki będzie popyt na ten produkt, to jednak jest rozbity ze sobą w czasie. A skoro tak, to ta rzecz nie istnieje. Moglibyśmy powiedzieć, że istnieją bardzo różne potencjalne przychody krańcowe. Może znacznie wyższe niż byśmy chcieli, okaże się, że popyt jest wysoki, może niższe, może bardzo zbliżone do krzywej kosztu krańcowego, a może nawet w ogóle poniżej. Może wchodzimy w produkt, który jest kompletnie niepotrzebny, nieadekwatny, niepożądany, będzie tylko przeszkadzał konsumentom. W związku z tym, zamiast mówić o krzywej przychodu krańcowego, czy linii przychodu krańcowego, zależnie od krzywej popytu, dużo lepiej byłoby się tego pozbyć i mówić o jakiejś chmurce.
która sobie gdzieś tam istnieje, dotyczącej decyzji przedsiębiorczych, decyzji firm. Zamiast mówić o tym, że mamy proces optymalizacyjny, jest krzywa kosztu krańcowego i krzywa przychodu krańcowego, to lepiej jest narysować chmurkę i powiedzieć, my tu jesteśmy sobie w takiej chmurce. I ta chmurka wynika z istnienia niepewności, to znaczy ta chmurka to nie są wagi takie, jakie możemy dostrzec na przykład na wykresach wachlarzowych Narodowego Banku Polskiego i banków centralnych. To nie są wartości, którym możemy przypisać prawdopodobieństwa liczbowe, ryzyko, tak? Bo gdybyśmy mogli, to też jakaś tam kalkulacja byłaby możliwa, uwzględniając, że mamy jakąś awersję do ryzyka, powiedzmy, jakieś poziomy, które są dla nas satysfakcjonujące. Tak nie jest. To jest chmura niepewności, czyli nawet wartości liczbowe związane z nieprzewidywalnością nie mogą być przypisane do tych wartości potencjalnego przychodu krańcowego. Wobec czego, skoro nam się krzywa nie może za bardzo z chmurką przeciąć w jednym optymalnym punkcie, no to nie możemy jednocześnie twierdzić, że decyzje optymalizacyjne polegają na takim oto przecięciu. Czyli podsumowując, dwa problemy, jakie mamy z tą koncepcją neoklasyczną. Po pierwsze, MC opada, firma ma rezerwy, nie zatrzymuje się w swoich decyzjach, dlatego że MC nagle zaczyna rosnąć, że nagle ojej, firma już nie może nam rosnąć, bo nagle wyprodukowanie kolejnej pary butów będzie nas kosztować więcej niż poprzedniej. Tak się nie dzieje, jak empirycznie popatrzymy na to, jak działają firmy. Może jakiś tam znajdzie, powiem tak, to jest, z badań wynika, że to jest jakiś tam bardzo mały margines, jakiś tam 1-2%, jeśli już, a i tak nie wiadomo, czy tym menadżerom można wierzyć, gdy takich odpowiedzi udzielają. A druga sprawa, chmura związana z niepewnością potencjalnego przychodu krańcowego i generalnie przychodów wynika z tego, że czas ma znaczenie. Te dwie rzeczy prowadzą w efekcie do trzeciej konkluzji, do konkluzji takiej, że maksymalizacja jest niemożliwa. Nie można zmaksymalizować czegoś, co nie istnieje, ani czegoś, czego nie da się sprowadzić do jednego wymiaru. Tak, jak rozmawiamy o wadze, możemy zmaksymalizować wagę. Rozmawiamy o objętości, możemy zmaksymalizować objętość. Rozmawiamy o sumach jednostek pieniężnych, możemy zmaksymalizować sumę jednostek pieniężnych. Ale tutaj ta sytuacja nie ma miejsca. Te byty nie są jasno określone, nie występują w tym samym momencie. W związku z tym nie możemy stworzyć jakiejś jednej funkcji, którą sobie zmaksymalizujemy. Dlatego ta teza, że firma maksymalizuje zyski, w sensie takiej optymalizacji neoklasycznej, matematycznej, jest, no ona sama sobie może istnieć, ale ona nie ma miejsca w rzeczywistości, po prostu. Jest też taka opcja, żeby powiedzieć coś, co czasem się zdarza w opracowaniach szkoły austriackiej, że firmy maksymalizują zyski ceteris paribus. Z tym się można spotkać. Nawet w ludzkim działaniu są takie fragmenty. Firma maksymalizuje zyski ceteris paribus. I to ma rozwiązywać problem. W zasadzie pierwsza sprawa. Nie do końca może... Dalej użycie słowa maksymalizacja jest niewskazana. Bo maksymalizacja jest wtedy, jak mamy dostępne wielkości i spośród nich możemy wybrać największą. Ale takiej sytuacji nie ma w momencie podejmowania przedsiębiorczej decyzji. Jak sobie ex post popatrzymy, to możemy powiedzieć, że te firmy, które zmaksymalizowały zyski, patrząc faktycznie na te zrealizowane zyski, przetrwały, to jest prawda. Ale nie chcemy patrzeć ex post wstecz i wyjaśnić, dlaczego firmy niektóre przetrwały, a inne nie. My chcemy wyjaśnić proces decyzyjny, czyli w momencie, gdy przyszłość jeszcze nie istnieje. O ile nie jeździmy DeLoreanem, tak, jakimś tam i wewnętrznym. W związku z tym odrzućmy to słowo maksymalizacja i załóżmy, że można by było powiedzieć, że firma wybiera większe zyski ceteris paribus. No nie maksymalizuje, tylko wybiera większe zyski ceteris paribus. Czy taka teza byłaby do obrony? Generalnie no, mogłaby być do obrony, że w sumie wybieramy większe zyski ceteris paribus, tylko że istnieje podstawowe pytanie, do jakiego stopnia wybieranie większych zysków jest tą konstytutywną, najważniejszą cechą przedsiębiorczego działania, a do jakiego zakopujemy w sformułowaniu ceteris paribus wszystko to inne, co jest rzeczywiście ważne. Co mam na myśli? Weźmy sobie taki przykład. Konsumenci wolą mieć więcej pieniędzy ceteris paribus. Prawda? No tak. Większość wolałaby mieć więcej pieniędzy poza tam niektórymi matematykami, którzy odmawiają odebrania nagrody Fieldsa i wolą siedzieć w domu, o których już wspominałem, tak? No, generalnie konsumenci wolą mieć więcej pieniędzy niż mniej ceteris paribus. Ale pytanie jest takie, czy to wyjaśnia na przykład ich decyzje zakupowe?
że wolą mieć więcej pieniędzy niż mniej ceteris paribus? Oczywiście, że nie, bo jak chcemy wyjaśnić ich decyzje zakupowe, to musimy się odwołać do ich subiektywnych preferencji i prawa malejącej użyteczności krańcowej. I nawet jeśli to sformułowanie, że więcej pieniędzy chcą rzeczywiście mieć, jest poprawne, to pod tym czary mary Harry Potterowskim ceteris paribus kryje się autentyczne wyjaśnienie, co konsumenci rzeczywiście robią. Kolejny przykład. Człowiek wybiera pracę najbliżej domu ceteris paribus. Prawda? No generalnie tak. Ale większość ludzi, jak popatrzymy na ich sytuację, na ich CV, na ich decyzje, które podejmują i pracę, do której aplikują, to dużo więcej możemy wyjaśnić za pomocą Verstehen i postawienia się w sytuacji tej osoby, przeanalizowania, co ona rzeczywiście robi, niż odwoływania się do takiej wielkości jak odległość od domu. Oczywiście każdy woli pracować bliżej, też nie każdy, niektórzy chcą uciekać, ale okej, dużo ludzi chce pracować blisko z różnych względów. Dużo ludzi chce pracować, powiedzmy, w miarę blisko domu, żeby nie mieć problemu z dojazdem, ale to przecież nie wyjaśni nam, do jakiej pracy rzeczywiście chcą aplikować, tak? Jakie są ich aspiracje. Całość będzie ukryta pod tym magicznym zaklęciem, ceteris paribus. Inny przykład. Teresa woli bogatszych mężczyzn z ceteris paribus. Czy to na przykład cokolwiek o niej mówi, czy jest materialistką, czy nie? No nie, bo ceteris paribus kryje wyjaśnienie, tak? Tutaj jest odpowiedź na pytanie, jaka rzeczywista jest preferencja pani Teresy, jeśli chodzi o wybór partnera. Generalnie, no też znowu, z poza pewnymi wyjątkami, można powiedzieć, że ludzie wolą mieć koło siebie ludzi, którzy są bogaci. Oczywiście, że tak, ale czy to jest priorytetowa ich decyzja i czy ceteris paribus to nie jest tylko zaklęcie, które odwraca naszą uwagę, tak, skrywa pewną tajemnicę, która jest warta wyjaśnienia. Producenci wybierają produkcję z mniejszą ilością czerwonych wstążek ceteris paribus. Poprawne? No w sumie poprawne. No, po co marnować czerwone wstążki, tak? Jest to stwierdzenie trafne, ale znowu, czy skupienie się na samej ilości czerwonych wstążek wyjaśnia decyzje producenckie? Nie. Większość się kryje w tym magicznym ceteris paribus. I w sumie tak samo możemy powiedzieć o tym sformułowaniu, że firmy wybierają większe zyski. Tak, firmy generalnie chcą wybrać większe zyski, ale nie wyjaśnia to w pełni istoty ich funkcjonowania, albo może tak, wyjaśnienie jest niepełne, bo warto byłoby zajrzeć, co w tym ceteris paribus się kryje, bo to ceteris paribus może być najbardziej interesujące. Dużo bardziej obiecujące wydaje się stwierdzenie, że firma nie maksymalizuje zysków w ceteris paribus, czy nie wybiera większych zysków. Dużo bardziej trafne wydaje się stwierdzenie, że firma szuka tworzenia wartości. Weźmy sobie taki przykład Jeffa Bezosa i Amazon. To jest bardzo ciekawy przykład, dlatego że Amazon w zasadzie nie wypłaca dywidend swoim inwestorom. Czyli jak gdyby nie osiąga zysków, które wypłaca swoim osobom, które zainwestowały w tą firmę. Bezos ma zupełnie inną strategię. Bezos ma taką strategię, żeby zyski jakiekolwiek w firmie były wydawane na inwestycje. I to mniej więcej działa tak. Jeśli firma osiąga zyski, to teraz po osiągnięciu tych zysków, na przykład wypłaca dywidendę, po co? No wypłaca dywidendę, bo inwestor chce dostać pieniądze do kieszeni, ale po co mu te pieniądze? Czy jej? No bo te pieniądze chce na przykład albo wydać na konsumpcję, albo jak to najczęściej bywa, zainwestować gdzieś indziej. Czyli poszukać gdzieś indziej wartości i gdzieś indziej wypłacić zysk. No Bezos mówi, po co? Zostawcie tu, to ja to zainwestuję i ja gdzieś poszukam nowej wartości. W związku z tym firma zaczyna ekspandować, jeśli chodzi o jej wartość, zwiększa się jej wycena, która notabene w pewnym sensie zawiera w sobie przyszłe potencjalne zyski, prawda? Bo większość z Was pewnie wie, że wycena bieżąca jakiegokolwiek aktywa, obojętnie czy to są mieszkania, czy to są akcje, czy to są obligacje, generalnie jest taka zasada, że bieżąca wycena danego aktywa jest po prostu sumą przyszłych strumieni pieniężnych zdyskontowaną o stopę procentową. I tak samo działa to tutaj. Wypłacanie zysków może się jak gdyby, zyski mogą się jak gdyby manifestować w bieżącej wartości firmy i teraz jeżeli ktoś chce wypłacić zyski jak gdyby, żeby większą konsumpcję mieć, to może po prostu akcje na przykład firmy Amazon sprzedać.
A ten, który wierzy po prostu w to, że dalej chce oszczędzać pieniądze i je reinwestować, to po prostu stawia na tworzenie wartości, ekspandowanie firmy i zwiększanie się jej bieżącej wartości rynkowej. Tak więc, co nam daje to stwierdzenie, że firma szuka wartości? Po pierwsze, szuka, ponieważ nie zawsze ją znajduje, więc to nie jest tak, że maksymalizujemy zyski, tylko przedsiębiorca, bo mówimy często o przedsiębiorcach, którzy odnoszą sukcesy, bo o nich najłatwiej jest opowiadać. Ten tu zainwestował super pieniądze, zrobił, zrób to samo, jesteś zwycięzcą, tak? Zmotywuj się, popatrz, zarobił pieniądze, ty też możesz. No ale o nich, jak mówimy o teorii ekonomii, to nie jedyni przedsiębiorcy, tak? Są też przedsiębiorcy, którzy szukają, a nie odnajdują. Oni są też ważną częścią procesu ekonomicznego. Tego procesu alkianowskiego, o którym mówiłem wcześniej, tego docierania do Rzymu różnymi drogami. Różni startują z różnych dróg i nie wszyscy odnajdują te stacje benzynowe. Tak samo tutaj, mamy szukanie wartości i tą wartość odnajdują niektórzy, a nieliczni odnajdują ogromną wartość. Z drugiej strony mamy do czynienia z tworzeniem wartości, ponieważ niekoniecznie jest spieniężana i ponieważ kluczowe jest na przykład też kwestia upływu czasu. Bardzo wiele firm nastawia się na to, że wartości nie odnajdzie od razu i też nie wypłaci zysków od razu. W zasadzie największe, najbardziej ambitne projekty oznaczają konieczność ponoszenia ogromnych kosztów na początku, przez pierwsze miesiące, przez pierwsze lata i zyski przychodzą dopiero później, albo wzrost wartości przychodzi dopiero później. Dużo ewolucji było, to musi być jeszcze raz. Gdy mówimy o mechanizmie ewolucyjnym w biologii, to tak, to takie dwie rzeczy są w sumie często podkreślane. Raz, że różnorodność zwiększa szanse przetrwania. Dwa, że ewolucja czasem premiuje rutyny, a czasem premiuje mutacje. I w momencie, w którym wykształcają się nam jakieś rutyny, to one oznaczają opłacalne postępowanie, które się sprawdza w takich, a nie innych warunkach. Ale z czasem okazuje się, że lepsza jest mutacja, bo coś się zmienia w otoczeniu, bo ktoś wymyśla coś nowego albo w naszej rzeczywistości społeczno-gospodarczej też dochodzi do jakiejś przemiany, do której pasuje bardziej mutacja niż wcześniejsza rutyna. I istotą konkurencji rynkowej, czyli takiej, która nie jest odgórnie zaplanowana, nie jest odgórnie wyregulowana przez podmioty biurokratyczno-polityczne, istotą konkurencji jest taka, że mamy w niej do czynienia z bardzo dużą różnorodnością. I ona zwiększa szanse przetrwania w tym znaczeniu, że zwiększa nasze szanse, że trafimy w konkretną kombinację, która akurat okazuje się najbardziej optymalna dla konsumentów. Tak samo w sumie, wracając tak do tego przykładu alkianowskiego, im więcej, prawda, różnych osób jeździ różnymi drogami, tymi samochodami, tym większa szansa, że ktoś trafi na te stacje benzynowe, rozsypane w sposób nie do końca przewidywalny. Więc jak to z ewolucją ekonomiczną? W ujęciu neoklasycznym, o tym wspominałem trochę mówiąc o teorii też marginalnej i tej kalkulacji, która prowadzi do tezy neoklasycznej, że w sumie socjalizm można by było zaplanować, mamy sobie funkcję produkcji, która wygląda o tak. I ona jest w sumie prosta, chociaż niektórzy, jak widzą ją w konkretniejszych wzorach, to się od razu dygotają i się boją, że nie wiadomo, co to za skomplikowanie. W gruncie rzeczy ona jest dosyć prosta. Ona jest łatwa do operowania i w sumie jest taka powszechna, moglibyśmy powiedzieć. Nawet stosuje się makroekonomiczne, agregatowe funkcje produkcji, funkcje totalne, które dotyczą całych gospodarek. Tak na przykład są zrobione modele wzrostu, których tradycja się rozpoczęła po II wojnie światowej od modelu Solowa. Ale neoklasycyzm oznacza jakąś jedną, w sumie względnie homogeniczną funkcję produkcji, która sobie tak wygląda, że dokładamy prawo malejących przychodów, widać, dokładamy każde kolejne jednostki kapitału bądź pracy i to zwiększa naszą produkcję. Tutaj akurat coraz mniej, bo działają właśnie malejące przychody, ale tak działa nasza funkcja produkcji, o której też na początku trochę wspominałem. Dokładamy input, wypluwa się z czarnej skrzynki output. Hayek tymczasem odpowiadał, w zasadzie nie konfrontując tego bezpośrednio, gdy posługiwał się pojęciem funkcji produkcji, to nie zaatakował, a szkoda, bo mógłby w sumie osobny artykuł o tym napisać, nie zaatakował bezpośrednio
właśnie neoklasycznej funkcji produkcji, tej funkcji Cobbada-Glassa, czy różnych podobnych funkcji do funkcji Cobbada-Glassa, które są rozpowszechnione prawie wszędzie w tej ekonomii tradycyjnej, neoklasycznej, której się uczymy, i też makroekonomicznej. Hayek odpowiadał tak, chwileczkę, funkcje produkcji są różnorodne. Raz, że nie ma jednej dla całej gospodarki takiej samej, a dwa, one są dużo bardziej skomplikowane i w każdej firmie zupełnie inaczej wyglądają. Do tego prowadziło do tej tezy o zdecentralizowanej wiedzy, że każdy z przedsiębiorców działa jakoś tam lokalnie, lepiej rozumie zachodzące procesy wokół niego niż wszyscy, niż powiedzmy jacyś biurokraci, w związku z tym lepiej sobie radzi z aranżowaniem i przeobrażeniem takowych funkcji produkcji. Więc mamy taką różnorodność, to by była jedna nietrafiona rzecz w neoklasycyzmie. No a ta różnorodność też prowadzi do tego rozdziału na rutyny i na mutacje, tak, że mamy jakieś pewne sposoby produkowania rzeczy, które się sprawdzają przez jakiś tam długi czas, ale po pewnym czasie przestają być dobrym rozwiązaniem. Weźmy sobie taki przykład Microsoftu, powiedzmy, teraz się zawsze o tych high-tech mówi. Microsoft był firmą, która się rozwinęła dzięki temu, że dobrze się odnalazła w nowych rutynach, które się pojawiły na rynku komputerów. Na rynek komputerów zaczął się tak rozwijać, że osobno się wykształcały wyspecjalizowane firmy robiące płytę główną, procesor, i te firmy były w sumie tak porozdzielane. Oczywiście tendencje do unifikacji do firm, żeby tworzyły całe zespoły komputerów i stawały się liderami rynkowymi, się jak najbardziej pojawiały, ale Microsoft bardzo dobrze się odnalazł na tym rynku, bo się skupił na softcie, na software. U Microsoft, firma mocno innowacyjna, w sumie firma, którą można podziwiać, bo to jest gracz, który najdłużej się rozpycha na tym rynku high-tech. W zasadzie nie wiem, czy jakakolwiek inna firma wiekiem może jej dorównywać, jeśli chodzi o w miarę pozostawanie przy życiu. Proszę? Intel dłużej dużo, tak? Od Microsoftu. IBM to jest początek w ogóle. No ale IBM się, jednak troszeczkę się poszedł. IBM się powyprzedawał poszczególne departamenty, także się mocno, mocno skurczył. Okej, mamy taką gospodarczą rutynę, skupienie się na softcie, w dodatku dobry pomysł, bo w przeciwieństwie do jednego z konkurentów, nie zamknęli dostępu do swojego systemu, tak, tylko stworzyli wspólną platformę zachęcającą, tak, w przeciwieństwie do innych firm, które lubią robić oprogramowanie i różne rzeczy, które są niekompatybilne z innymi rzeczami, nawet ich kable. Ale wybrał strategię właśnie odnalezienia się na zasadzie trochę hiperspecjalizacji. Robimy software i na software'ze się skupiamy, bo to jest taki system, powiedzmy, rozbicia łańcucha produkcyjnego na poszczególne poszczególnych niezależnych kontrahentów, z których każdy robi jakąś tą wartość dodaną do komputera, a to jednocześnie właśnie skupienie się i jednocześnie otwarcie przestrzeni dla wielu innych spowodowało, że do dzisiaj zbieramy tego owoce. Tak? Do dzisiaj zbieramy tego owoce, osoby idące do pracy, które składają podanie do pracy, wręcz się niemal już prawie nie trzeba pisać w podaniu, że wymagamy znajomości narzędzi, które są oferowane przez tego dostawcę oprogramowania. Więc to był przykład takiej właśnie rutyny, odnalezienia się dobrej rutyny w rzeczywistości. Ale tak jak mamy rutynę, to też weźmy przykład mutacji, która spowodowała, że właśnie nie dało się odnaleźć tej rzeczywistości, czyli Microsoft. Mianowicie jak się przeanalizuje słowa Balmera, prezesa Microsoftu, jeśli chodzi o błędne decyzje ostatnich lat, to właśnie powie, że to, co było ich najlepszą decyzją przez długie lata, było jednocześnie najgorszą decyzją w pewnym momencie, dlatego że całkowicie nie docenili rewolucji, która nastąpiła w XXI wieku, jeśli chodzi o liderowanie na rynku z powodu produkowania zintegrowanych urządzeń typu smartfony, tablety. Tutaj oczywiście dalej są niezależni kontrahenci, tak, dalej się zamawia podzespoły u różnych tam innych firm, ale Microsoft, mający dostęp do całkiem sporych oszczędności zasobów kapitałowych, właśnie Palmer mówi, że powinniśmy byli wejść na przykład w smartfony dużo szybciej i w nie zainwestować, tak, ale myśmy mieli obsesję, że mamy taki schemat rutynowy, że odnajdujemy się w hiperspecjalizacji i skupiamy się na software'ze,
a tutaj okazuje się, że opłacało się przenieść gdzieś troszeczkę na bok. Zamiast się skupiać na software'ze, opłacało się jednak zainwestować w telefony. Oczywiście oni weszli w telefony, ale weszli za mało, tak? I Ballmer to po latach przyznawał, zresztą jest taki słynny klip na YouTube, jak ktoś chce się pośmiać, to może wpisać Ballmer iPhone, zobaczyć jego reakcję na iPhone'a, co mówił, jak mówił, telefon za $500, haha, kto to kupi? Tak, kupcie nasz za 99, całkiem niezłe urządzonko i coś tam, także dosyć zabawnie to się ogląda. Gdy mówimy o też przełamywaniu pewnych rutyn, wprowadzaniu jakichś tam mutacji, to nie sposób nie wspomnieć o produkcji masowej. Po prawej stronie mamy kobieca strona umysłu, mi się ten, mi jest obojętnie, czy jest lewa, czy prawa. Po lewej stronie mamy zegarek, który bodajże 18-wieczny chyba jeszcze, dużo rzeźbiony ręcznie, taki dużo bardziej staranny, tu jakieś obrazki, zdecydowanie lepsze materiały, tu nawet, prawda, system nakręcania jest dużo ładniejszy, a po prawej stronie mamy zegarek Rozkopfa. Rozkopf to był taki 19-wieczny idealista, który sobie postawił za cel, że będzie produkował zegarki dla ludzi, wszystkich. Przemysł zegarmistrzowski przez długie lata, nawet już jak się zaczęła rewolucja przemysłowa, trzymał się starego schematu produkowania, mianowicie postrzegał zegary jako dzieła sztuki. Jako dzieła sztuki, że to są wyroby ręczne, że one muszą być rzeźbione, ładne, atrakcyjne, muszą być biżuterią. Ja w zasadzie jak ktoś wychodził na ulicę i szedł z zegarkiem, no to szpanował, tak? Dzisiaj się jeździ świetnymi samochodami, to wtedy wystarczyło z zegarkiem wyjść porządnym, tak? Od razu było widać, ma zegarek, czyli jest bogaty. A Rozkopf idealista sobie postawił za cel, chwilę, no, mamy tutaj urządzenia robiące różne rzeczy, mamy automaty, to dlaczego by nie wyprodukować zegarków? I postawił sobie za cel, że stworzy zegarek robotnika, nazywany był nawet zegarkiem robotnika, taki, który będzie, na który będzie stać właśnie osoby z klasy robotniczej, które będą mogły poczuć ten luksus, że będą mogły sobie kupić zegarek i spoglądać na to, jak czas upływa. Mało tego, w momencie, gdy rozpoczynał swój plan i zamawiał niektóre elementy pod zespoły od zegarmistrzów, czy tam z przemysłu zegarmistrzowskiego, powiedzmy, to otrzymał odmowę od dwóch takich wielkich, że oni nie wykonają mu systemu tego jednego z tych podzespołów. Tutaj w książce Glassmeyera szybko tak powiem moralne zasady mówił. Dostarczyć klasie pracującej zegarek za rozsądną cenę, konsekwentnie rezygnować z luksusowej, niepotrzebnej pracy, techniczne zasady, zredukować liczbę ruchomych części do minimum, uproszczenie wychwytu. Wychwyt to jest taki ten, co pozwala się przesuwać wskazówką, udoskonalenie koronki, dostarczenie możliwie najlepszego napędu, prostota, solidność budowy. Oczywiście, no, czasem nawet dzisiaj można przeczytać, możecie Państwo się spotkać z tezami, jak to kiedyś, wiele lat temu robiono takie ładne rzeczy, ręcznie starano się i tak dalej, a teraz się robi jakieś masówki, nie wiadomo jakie. No to oczywiście tak, tylko warto jeszcze wspomnieć, że to kupiło 1% społeczeństwa, było na to stać. A pozostała musiała tylko patrzeć, jak inni chodzą z tymi gadżetami i przyjemnymi, atrakcyjnymi urządzeniami. Rozkopf zresztą, no, może gdyby dzisiaj żył, to by robił takie prezentacje właśnie jak Steve Jobs, bo na przykład, żeby oszczędzić na systemie nastawczym, to wskazówki nastawiano palcami. Prawda? Jasna i zauważalna oszczędność, tak? Tak jak Steve Jobs wychodził i mówił, wyposażyliśmy Was w najlepszy pointer na świecie, przy dotykowym ekranie Wasze palce. Tak, to Rozkopf wyszedł i powiedział, wyposażyliśmy Was w najlepszy system nastawczy na świecie, Wasze palce, tak, który pozwala na wprowadzenie oszczędności. Co jest ważnego też w tej historii, to fakt, że firmy mierzą się przede wszystkim z barierą kosztową. I tu trochę nawiązuję do tego, co mówiłem przy Bombawerku i o prawie kosztów, o tym, jak za pomocą kosztów przedsiębiorcy obniżają ceny poniżej wartości marginalnej rzeczy, które są kupowane, bo są w stanie poszukać alternatywnego kosztu niższego, innej użyteczności marginalnej, która przepadnie. Czy ten piąty bochenek, który przepada, jest reprodukowany i nie przepada jego marginalna użyteczność, tylko przepada marginalna użyteczność wszystkich innych rzeczy, które zostają użyte do produkcji chleba, a nie są użyte w innym alternatywnym zatrudnieniu. I ta bariera kosztowa powoduje, że właśnie firma szuka wartości,
poprzez odnalezienie błędnych cen, odnalezienie kosztów, które są dostatecznie niskie, żeby z zauważalnym zyskiem, z zauważalną nadwyżką pieniężną wyprodukować szeroką wartość dla konsumentów i wejść w masową produkcję. Tak? Przykładów jest bardzo wiele, wszyscy znają te historie od rewolucji przemysłowej aż do dzisiaj. W zasadzie trzeba za każdym razem coraz to inne przykłady wymyślać, by się nie powtarzać. I tu mamy dyfuzję innowacyjną. Nie widać, ale ja trochę, powiedzmy, odczytam. To jest, tutaj mamy czas, a tu mamy odsetek amerykańskich gospodarstw kupujących określony produkt. I teraz mamy na przykład tak, tu jest telefon, się tak rozciąga od kilku procent do prawie 100%. Auto, samochód, mamy tutaj pewien wzrost. To jest, to się załamuje w trakcie Wielkiej Depresji. Rozciągnięty w czasie dosyć mocno. Co tu jeszcze mamy? Na przykład mamy elektryczność, pralkę, suszarkę, mamy zmywarkę, która na przykład dosyć, w sumie porównując do pralki, w sumie jakoś tak rozciągnięty sposób była akceptowana. Mamy klimatyzację, telewizor kolorowy, komputer, komórkę, internet, wideonagrywarkę, mikrofalówkę. Wszystko, tak? Tutaj też taki wykres pokrywający się częściowo, ale pokazujący, jak ta rzecz się skraca z czasem. W sensie, im bardziej jest nasz kapitalistyczny system rozwinięty, im bardziej zinternacjonalizowany, im bardziej postępująca jest współpraca międzynarodowa i możliwość wymiany, przenoszenia produktów na całym globie w bardzo łatwy sposób, tym ten czas adaptacji się skraca. Teraz moglibyśmy zadać pytanie, dlaczego ten czas adaptacji się skraca? Czy to wynika z tego, że nagle jakieś konsumenci dużo bardziej pożądają tych rzeczy? Nie, bo przede wszystkim barierą kosztową dla zaakceptowania masowo tych produktów, przede wszystkim barierą dla zaakceptowania tych produktów jest bariera kosztowa, przed którą stają przedsiębiorcy. I im szybciej przedsiębiorcom udaje się obejść tą barierę kosztową, im szybciej udaje im się zejść z wytworzeniem danych rzeczy, im szybciej udaje im się osiągnąć tą nadwyżkę wartości, odnaleźć wartość, która jest nieodzwierciedlona w bieżących cenach, tym szybciej ta dyfuzja i adaptacja następuje. To z tego wynika na przykład długi okres adaptowania auta. Nie dlatego, że ludzie nie chcieli jeździć autami. Chcieliby, tylko musieli za nie jednak dosyć dużo, jak na dany czas, zapłacić. A cena z kolei musiała być wysoka, bo prawda, jest marginalna użyteczność poszczególnych części, które się w samochodach produkuje. Ich się produkuje z materiałów, surowców, które mają alternatywne zatrudnienie. A to wynika, że trzeba zrezygnować z innych marginalnych użyteczności, dlatego niektóre z tych rzeczy tak długo się adaptują, bo po prostu jeszcze z kosztami tak szybko nie udało się zejść. Postęp technologiczny przyspiesza to schodzenie, a dwa, właśnie pogłębiony podział pracy, pogłębiona specjalizacja, pojawienie się ogromnej współpracy międzynarodowej w ciągu ostatnich 50 lat. W zasadzie trudno znaleźć produkty, które są tworzone tylko i wyłącznie w jednym miejscu. Tak? Kiedyś, jak się w Anglii na przykład po II wojnie wchodziło do pomieszczenia, to bardzo wiele rzeczy było made in England. Dzisiaj jak się wejdzie, to bardzo trudno znaleźć, tak? To też nie jest tak, że wszystko jest made in China, ale bardzo właśnie wiele komponentów bardzo różnych, no, trudno znaleźć rzecz jakąś taką bardziej skomplikowaną, która w całości od początku do końca jest wytworzona właśnie w jednym miejscu, nawet w Chinach. Gdy rozmawiamy o też kształtowaniu się sytuacji na rynku, jeśli chodzi o wielkość firmy. To się też często pojawia w literaturze na temat firmy. Dlaczego nie powstaje jedna wielka firma na rynku? To jest na przykład takie pytanie, jakie zadaje Rothbard u siebie w podręczniku. I w zasadzie udzielenie odpowiedzi zaczyna się od tego twierdzenia Coase'a. O tym, że koszty organizacyjne przewyższają koszty transakcyjne. To jest tak klasyczne jego opracowanie, bardzo młody w ogóle człowiek wtedy, Coase, 20 parę lat opracował artykuł, bardzo dużo cytowany, Nature of the Firm, na temat tego właśnie, dlaczego na rynku mamy, jak on to nazywał za innym autorem, wyspy świadomego planowania. Tak, poukładane wyspy świadomego planowania i dlaczego ta firma nie rozrasta się na przykład do takiego rozmiaru, w którym mamy do czynienia tylko i wyłącznie z jedną firmą. I odpowiedź jego jest taka, że koszty organizacyjne muszą przewyższać koszty transakcyjne. No, zastanówmy się, o co może mu chodzić.
Mamy powiedzmy samochodzik BMW, to jest i8 chyba, wykorzystujący częściowo albo w całości napęd elektryczny. I BMW robiący sobie taki samochodzik zaopatruje się w baterie u Samsunga, u innej firmy. Teraz zaczynamy się zastanawiać, dlaczego BMW nie robi samemu baterii, tylko baterie zamawia u Samsunga. Gdyby w ogóle zapytać jakiegoś przypadkowego człowieka, to by udzielił lepszej odpowiedzi niż Kous w sumie. Ale tak ekonomiści właśnie bywa, że sobie wymyślają zagadnienia i komplikują je niepotrzebnie. O co chodzi w jego odpowiedzi? Mamy jakiś koszt produkcji baterii. Tam trzeba wykorzystać lit. Jon to nie pierwiastek, więc lit, jakiś nikiel. Nie wiem, co tam jeszcze się wykorzystuje z tych pierwiastków, tu jest kilka rzadkich pierwiastków. Wiadomo, jakieś surowce do konstrukcji, struktury baterii. Zresztą one nie do końca chyba tak wyglądają. Ale jest jakiś tam koszt obiektywnie rozpoznawalny za pomocą systemu cenowego, że to kosztuje jakąś tam pulę X. I teraz możemy to albo wyprodukować u Samsunga i wtedy BMW, przedstawiciel BMW jedzie do firmy Samsung i zaczyna rozmawiać. Te baterie mają być takie, a nie inne, takiej wielkości. Jaka jest wasza oferta, ile to was kosztuje. Samsung składa propozycję, BMW mówi, to my jedziemy do LG porozmawiać w takim razie, nam się ta oferta nie podoba. To są wszystko pewne koszty transakcyjne i w sumie koszt baterii jest powiększony o koszt transakcyjny. W opozycji do tego mamy alternatywę taką, że BMW robi baterię samemu w swojej firmie. No to mamy ten sam koszt baterii, jakiś obiektywny, rozpoznawany za pomocą systemu cenowego, koszt X. No i teraz są jakieś koszty organizacyjne. Teraz w jakimś departamencie BMW menadżer przychodzi do inżyniera, który by pracował w Samsungu i mówi, tutaj trzeba zrobić tak, a inżynier mówi, nie, idę, bo nie wiem, wolne mam, więc nie będę dzisiaj pracował, do widzenia, tak? No to są jakieś tam koszty organizacyjne wiążące się z wytworzeniem tej baterii wewnątrz. I do tego, jak sobie porównamy, jest taka dychotomia, sobie porównamy taki koszt powiększony o koszt transakcyjny z kosztem powiększonym o koszt organizacyjny, to nam pokaże, że o, jednak bardziej się opłaca zamówić u tego Samsunga, zamiast to wykonywać bezpośrednio w firmie BMW. I tak to Kous przedstawił, to była dosyć świeża perspektywa, tak jak mówię, jeden z ważniejszych tekstów. Ale po pewnym czasie ta literatura się rozrosła, trochę uważam, moim zdaniem odpłynęła w dziwnych kierunkach, takich bardziej prawniczych, skupiających się na kwestiach zarządczo-prawniczych, bym powiedział, mniej ekonomicznych. Ale kilka bardzo wartościowych artykułów w tej kwestii się ukazało. Zresztą teraz jeszcze chyba się nie ukazała książka przez Instytut Misesa wydana Kleina i Fossa, albo już się ukazała, już nie pamiętam, czy już się drukuje, właśnie o teorii firmy, dosyć wartościowa pozycja, też ją polecam. Ale wrócę do innego tekstu, więc to wyrzućmy. Mianowicie Harold Demsetz w takim jednym ze swoich artykułów, jak również niejaki Dan Matthews, jeśli dobrze pamiętam, w latach 90. w jednym tekście w Quarterly Journal of Austrian Economics, zwrócili uwagę, w zasadzie Demsetz bardziej bezpośrednio, a Matthews tak bardziej łagodnie, że przecież wybór nie polega na wyborze między kosztem produkcji powiększonym o koszt organizacyjny kontra koszt produkcji powiększony o koszt transakcyjny. Wybór wygląda tak. Koszt baterii i teraz, jak BMW zamawia u Samsunga, to co to kosztuje z BMW? Koszt baterii plus koszt transakcyjny BMW wiążący się z tym, że trzeba negocjować, rozmawiać z LG, z Samsungiem, plus koszt organizacyjny Samsunga. Bo przecież Samsung też ma koszt organizacyjny, którego nie będzie, jak produkcja się odbędzie wewnątrz BMW. Prawda? Więc jest to jakaś rzecz pominięta w rozważaniach Kousa, czyli mamy KB plus KT BMW plus KO Samsunga. I teraz porównujemy to z kosztem baterii powiększonym o koszty organizacyjne w BMW, jeśli BMW się samo decyduje na wytwarzanie tego elementu produkcyjnego w swojej firmie, plus koszt transakcyjny, który miał Samsung wiążący się z zamawianiem materiałów, podzespołów od innych właścicieli.
Czyli w gruncie rzeczy dochodzą nam jakieś dwie nowe kategorie na krzyż kosztów transakcyjnych i organizacyjnych, które sprawiają, że rozmowa przestaje być o kosztach organizacyjnych i transakcyjnych, tylko zaczyna być rozmowa, nam się pojawia rozmowa na temat generalnie wszystkich kosztów, które są ponoszone przez obydwie jednostki. I teraz do czego wracam a propos tego przypadkowo człowieka spotkanego. Jakbyśmy zapytali, dlaczego Samsung, dlaczego BMW decyduje się na produkcję baterii, zamawiając ją, czy zamówienie baterii u Samsunga, dlaczego samemu ich nie wykonuje, no to człowiek po prostu odpowiedział, no jak to dlaczego? Bo są cienkie bolki w tym. Bo muszą zamówić u kogoś innego, kto to robi lepiej, taniej, skuteczniej. Zresztą BMW, zdaje się, jak pracował nad hybrydami, jeśli dobrze pamiętam, to próbował samemu rozwijać baterie, w ostateczności skapitulował i zwrócił się do Toyoty. A Samsung będzie robił samochody teraz. Samochody? Samsung, no. Samochody? Ale są prototypy, Samsung chce sam robić, czyli w drugą stronę. Aha, w drugą stronę. Marsa. No tak. Tak. Samochody bez kierowców, znaczy bez tyłu. Autonomiczne. Powiedzmy sobie tak, ja też wchodzę na strony internetowe o elektrycznych samochodach i też tam czytam, że już Apple, w ogóle Dyson odkurzacze kończy robić, już idzie auta robić, też to słyszałem, tak? A potem się pojawia jakiś news, nie, też było, bo on bardzo dobry z kolei jest też w rynku baterii, bo najlepszy odkurzacz bezprzewodowy robi, który się najszybciej ładuje, jest najmocniejszy. On się ładuje 4 godziny, wszystkie inne 12. Więc też jest do przodu, jeśli chodzi o technologię bateryjną. Ale jedno pytanie też, jakie moglibyśmy zadać nawet w tej dychotomii. Dlaczego mamy zakładać, że koszt baterii w jakimś sensie jest taki sam? W sensie, tylko jeśli założymy jakąś neoklasyczne podejście, że to jest jakiś zobiektywizowany koszt, który sobie mamy, który ponosimy i sobie go wkładamy jako stałą, to wtedy tak, ale istota jakby konkurencji jest taka, że patrzymy generalnie na wszystkie koszty i wiele firm odnosi większe sukcesy, dlatego że po prostu obniża ten koszt. Że niekoniecznie jakoś łatwiej negocjuje kontrakty z poddostawcami, znaczy to też może być elementem, tak? Nie, że łatwiej negocjuje koszty z kontrahentami, albo że łatwiej organizuje coś wewnątrz firmy. Po prostu wszystkie koszty się bierze pod uwagę, gdy się rozważa istnienie większej bądź mniejszej firmy. I tendencja do budowania większej bądź mniejszej firmy wiąże się z tym, jak dobrze jesteśmy w stanie tymi kosztami zarządzać. Okej, jeszcze już ostatni slajd. A propos konkurencji i nieistnienia jednej wielkiej firmy na rynku, warto wspomnieć o tym, że jest różnica między wertykalnym ekspandowaniem firmy, a horyzontalnym. Mianowicie, czym innym jest, jeśli firma zaczyna wygrywać na rynku, na którym funkcjonuje, powiedzmy, coś, co wczoraj się trochę pojawiało przy okazji dyskusji na temat monopolizacji rynku, tak? Mówimy, że jest jakaś branża i ktoś próbuje przejmować wszystkie podmioty wewnątrz branży. To jest jednak coś innego niż sytuacja, w której ktoś zaczyna robić przejmowanie ekstensywne, tak? Intensywne przejmowanie danego rynku. Ktoś na przykład produkuje samochody i zaczyna przejmować innych producentów samochodów. Coś, co następuje od lat na przykład na rynku motoryzacyjnym na świecie. A czym innym jest, kiedy taka firma zaczyna na przykład ekspandować ekstensywnie, wchodzi na inne rynki, na rynek produkcji pralek, lodówek, albo też zaczyna się cofać w łańcuchu produkcyjnym i przejmuje wcześniejszych poddostawców. Tak szybko, skrótowo o paru problemach z ekspansją, bo mogą być problemy z ekspansją, które możemy zaobserwować przy fuzjach, przejęciach czy istnieniu strategii przejmowania innych firm, które się pojawiają faktycznie. I to jest ciekawa rzecz, bo w tym teoretyzowaniu na temat istnienia wielkiej bądź małej firmy bardzo rzadko się odwołuje do autentycznych case studies, z których możemy wyczytać, że na przykład są problemy przy ekspansji z zarządzaniem zintegrowanymi systemami, że na przykład mamy systemy informatyczne, które obsługują 100 tysięcy klientów, a jak się połączymy z inną firmą, która ma 200 tysięcy, to te obydwa systemy, no, trzeba stworzyć jeden, bo w sumie nie obsłuży ani jeden, ani drugi 300 tysięcy, więc z tym mogą się wiązać jakieś ukryte koszty. Może być na przykład brak dobrych rutyn lub grup mutacji wiążących się z taką ekspansją, że ekspandujemy, ale nie poprawiamy swojej konkurencyjnej przewagi wobec innych dostawców. Może mieć problem ze źródłem finansowania, bo przecież każdą strategię przejęcia trzeba sfinansować, a żeby ją sfinansować, trzeba przekonać właściciela kapitału, a żeby przekonać właściciela kapitału, to trzeba mieć rozsądną strategię. I właściciel kapitału może stwierdzić, że ta strategia jest zła, i że już lepiej postawić na konkurenta, który zauważa problemy z tą strategią. Wreszcie jest heterogeniczność dóbr kapitałowych.
możemy być utopieni w konkretny rodzaj produkcji. Odwołując się do przykładu samochodów, na przykład samochody teraz spalinowe, firmy produkujące samochody spalinowe są jak gdyby no, przypięte do pewnego schematu produkowania i trudno im się by było przestawić na produkcję powiedzmy aut elektrycznych, bo nie mają w tym doświadczenia, są inni, które mają większe doświadczenia i straciłyby komparatywną przewagę. To też ogranicza jakoś ekspansję. Wreszcie można przeszacowywać sprzedaż krzyżową, bardzo częste zjawisko. Często firmy sprzedają jakieś produkty i wpadają na pomysł, ten człowiek kupuje coś ode mnie, to pewnie kupuje też inne rzeczy, to może mu te inne rzeczy spróbuję sprzedać. A potem się okazuje, że to wcale nie jest takie łatwe. I to też dotyczy to bardzo pokrewnych rzeczy, bardzo bliskich. Tak, bardzo dobry przykład jest linii lotniczych, które próbowały przejmować hotele i firmy wynajmujące samochody. Strategia okazała się nieskuteczna. Okazało się, że ludzie, mimo że kupowali bilety lotnicze, to nie kupowali od razu w tym samym miejscu noclegu i nie wypożyczali samochodu. Krótko mówiąc, są lepsi. A więc moglibyśmy powiedzieć, że to jest taka teoria firmy inni. Inni teoria firmy, że są po prostu inni, którzy są lepsi. Dlatego nie ma jednej wielkiej firmy, bo żeby była jedna wielka firma, to trzeba być lepszym i na rynku intensywnie, żeby wygrać z konkurentami i na rynku ekstensywnie, tak? Bo trzeba, żeby zdominować rynek, trzeba pokonać innych dostawców w jakości i w cenach i jednocześnie nie tylko potrafić to zrobić na swoim rynku, ale na rynku pokrewnym i wstecz. Tak? Więc odpowiadając na pytanie, dlaczego konkurencja nie znika, no najwyraźniej ci konkurenci to jednak nie są tacy słabi, czyli jednak coś tam potrafią. Aczkolwiek jedną firmę można wprowadzić za pomocą sprawdzonego empirycznie sposobu, czyli karabinów, czołgów, kajdan, tortur, kul i rozmaitych narzędzi przymusu. Z tym, że te narzędzia przymusu oczywiście nie są elementem konkurencyjnego podziału pracy czy przedsiębiorczego podziału pracy, nie polegają na tym, że wygrywamy z kimś, kto lepiej przewiduje, kto lepiej szuka wartości, kto odnajduje więcej wartości niż my, tylko fizycznie, faktycznie, przymusowo zabraniamy tej innej osobie tej wartości poszukiwać. Mało tego, pozbawiamy ją środków. To jest sprawdzony sposób na wprowadzanie jednej wielkiej firmy i rzeczywiście XX wiek nam dowodzi, że taka metoda wprowadzenia jednej wielkiej firmy jest skuteczna i mogłaby być skuteczna nawet na cały świat. Natomiast trudno sobie ją wyobrazić w warunkach rynkowych, w których w zasadzie cały czas mamy swoisty rodzaj kontestowalnego, konkurencyjnego rynku, gdzie każdy może za pomocą pokojowych narzędzi zakwestionować jakąkolwiek rutynę czy mutację prezentowaną przez istniejące firmy na danym rynku.